Bo jak nie, to jadę z liście dla niej. Dla kogo? Dla Moniki, powiem. Przed publicą. Powiem, proszę powiedzieć, czy mnie nie okradziono. Do was zgłoszenie jest, na trójkę. Wszędzie. Niech ona nie pierdolę, bo z liście pojadę. Z Brycianem powiem. Bo czego kurwa mnie oskarżasz? Czego mnie oskarżasz? A tego złapię kurwa i tu na weselce posadzę. Powiem, co? Nie okradli mnie? Kłamałem? Ty kłamałeś? Na te cuki? No nie no. Twoje? I co powiesz teraz? Jedziesz kurwa na Kopernika, zabierajcie tą świnię parszywą, bo nie chcę patrzeć na nią. Bo nie chcę patrzeć nawet na niej. Jeżeli jeszcze raz ona tu mnie kurwa, o, daj mi to. Budzik? Nie. To? Nie. Różowe. To jej? Jej. To jej? Jej. To jest włos, do badania można dać. Jest włos, to do DNA można dać. Wtedy to połóż. Wtedy ją namierzysz. To połóż. Załóż na rękę sobie. A po co? Połóż tam. Na miejsce, nie klery. A teraz nie będę się pierdolić, nie? Z nikim. Nie? Po tej butelkę do pusu. Dobrze. O, nagramy coś. To dawaj. Szanowne państwo, piję wódkę. A, wódeczka dobra. No może z kieliszeczka? Nie, z buteleczki lepsza. Widzicie, jak państwu się zrobiło dobrze? Redaktor powiedział, z kieliszeczka, a mnie z buteleczki lepsza. Lepsza? Tak, lepiej smakuje. Krzysiu, mieliśmy... Ile mieliśmy widzów najwięcej? Ile było w nowym sezonie? 7000. 7000 widzów było? Tak. 7200. O, to teraz więcej. A jaka dobra. A! 7,5. O! 7500. To major miał połowę tego tylko na lajcie. He? Śmiechu warte. Krzysiek, kiedy mija 25 lat, jak jesteś na bezrobociu? Trzeba wyliczyć. Wszyscy mówią, że to jutro. No, chyba jutro. Jutro? 25 lat, co? No. No kurwa, jak to jest nic nie robić? Nic nie robisz, a co robisz dla mnie? Powiedzcie. Po co? A powiedz mi, jak to jest, Krzysiek, że ty nic nie robisz, a czasu nie masz? Co? A kto nie robi, to czas ma? No tak, no. Odpowiedziałem tobie, chyba szczerze. Dokładnie. No. O Jezu kochany. Mam problem, Krzysztof. No co? Liczyłem, że może mi pomożesz. A co? Aj, nie wiem, czy mówić. Mów! O, ktoś przyjechał. Może pizza? Nie. Może policja. Nie, bo jedzie. Podejdź do parapeta, wywąchaj. Zaraz się światło zgaszę. To są tam. Lampkę zapal. Nie będę widzieć. Muszę zgasić. Mhm. No mam problem, Krzysiek. A co? No nie wiem, czy powiedzieć. Mów. Ale proszę z buta. Pomożesz? A co? Nie wiem co. Chciałem się zapytać, czy ty masz znajomości. Ale co? W Kuźnicy. Co? Czy masz znajomości w Kuźnicy? Gdzie? W Kuźnicy. Mam. Zapal światło, bo... Zaraz, do toalety. Znowu do toalety? No. Światło zapal, Krzysiek, bo ciemno. Nie, bo ja muszę widzieć. O, lepiej.
Dobra, zaraz coś tu dla Krzysia podkręcimy, jakiś problem. Także będzie dobry ubaw, mam nadzieję. Będzie dobrze. O, już 4000 widzów, zajebiście, dzięki. Płacz Boży, może będzie. A co tam Major mówi? Czy mam ładowarkę? Pewka. Pewka. Do McDonalda pojedziecie? Nie pojedziemy. Za taką robotę zajebistą, to ja już tutaj powinienem mieć, kurde, pizzę hawajską z ananasem. Dzisiaj nie śmierdzi. Już pizza jedzie. Żartuję, mordy. Nic nie chcę. Ale żeby były donate, to naprawdę by było grubo. Pizza z ananasem? Kojot. Zajebista. Hawajska, moja ulubiona. Zaraz coś się podkręci, spokojnie. Muszę jakoś telefon ustawić. Ale jak? Muszę statyw kupić do telefonu. Krzysiu! No co ty tam? Ale gdzie ci ja mam znajomości, ty? Co? Gdzie? No właśnie chciałem... No właśnie chciałem pogadać, bo mam problem. Co? Podkrętka. Nie, mów. No, chciałem pogadać, bo mam problem, tylko nie wiem, czy tobie można zaufać. Mów! Urzędnik minie? Krzysiek, mam taką sprawę, nie wiem co zrobić. To powiedz jaką. Ale obiecujesz, że nikomu nie powiesz? Nie powiem. Na pewno? Zaproponowali mi pracę w Warszawie. Wozić zastępcę prezydenta Warszawy. No i ja się trochę boję. Boję się, że nie wyjdzie mi. I chciałem, żebyś ewentualnie... Ale chciałem, nie podpisuj i koniec. Ale chciałem ewentualnie, żebyś... No mi tak trochę zależy na tej robocie, wiesz? Słyszysz, co ja mówię? Co? Zależy mi tak na tej robocie trochę. No to... I to wiesz, dla mnie to taki, wiesz, że się rozwinąć można, wiesz co chodzi, nie? No ja, ale słuchaj, jak ty... Chciałem zapytać, czy ty masz jakieś znajomości, żeby mnie tam poprzeć, że ja dobry. To ja napiszę na piśmie, na CD. Mógłbyś? No. Albo gdzieś zadzwonić, czy coś. Do prezydenta? Polski? No właśnie nie wiem, no jak od tego zacząć. Czy ty byś pomógł, czy tylko tak mówisz? Masz znajomości tam u tych ministrów, tych wszystkich mam. Tam znasz? Czemu nie mam? Mam. Pomożesz mi tak, jak ja tobie pomagałem? Pomogę. To będziesz już w Warszawie mieszkać. Nie. Chodzi o to, że pracować, nie? I taki duży samochód dają. Nie wiem. Wiesz co chodzi? Tylko ja się o jedną rzecz boję. O jaką? Że jak oni tak szybko jeżdżą przez miasto, to że mogę rozbić samochód. Ile razy rozbijali te samochody? Krzysiu, ktoś przyjechał. Zdjęcia robią tobie. Wiesz? Samochody tobie. Tak? Mi zdjęcia robią? Tak. Widzisz? Tak. To dobrze. To nie mój. Boisz się, tak? No trochę się boję, że mogę rozbić ten samochód, czy jak.
No, na początku musisz zważnie jeździć. Ale tamto. No ale jak oni szybko jeżdżą, jeszcze ja dwoma pasami. Ja wiem, a ty szybko nie umiesz jeździć, zważnie. No ty taki szybko jeździsz zawsze, obroty do końca, mało co silnik nie wyskoczy. Ja się trochę boję, czy przyjąć tą robotę, czy nie. Ja to mogę napierdalać, włożyć. Ty byś chciał? No. Ale to wiesz, praca, ci powiem... Stresująca taka. Raz stresująca, a drugi raz zawsze po telefonie. Wiesz o tym? To chyba praca dla kawalera bardziej tobie niż dla mnie. Ja mogę dostać blok. Już pojechał. Ja mogę dostać blok. Jaki blok? Mieszkanie. No. I zawsze po telefonie być. Wiesz, to jest praca nie dla ciebie, od razu powiem, bo to trzeba być bystrem. Ja nie jestem bystry, nie? Ty jesteś bardziej bystrzejszy trochę ode mnie, nie? To trzeba, wiesz. A, masz. Przyniosłem ci trytytki. Wiesz, to te opaski takie. Wiem, wiem. Może ci się przydadzą. Zapomniałem ci dać w ogóle. No. Pięknie. Czyli co, mówisz raczej, żeby zrezygnować, tak? Tak. A zresztą jak chcesz sobie. Ja radzę zrezygnować. Ale poprzesz mnie w razie czego? Jak coś jakiego, to poprze. Normalnie, tak? Normalnie poprze. Jest możliwość, żebyś tam zadzwonił do Warszawy i powiedział, że przyjdzie taki, taki człowiek? A ty przyjedziesz tam? To możemy podjechać razem do Warszawy. A masz garnitur? Mam. No to trzeba fryzurę i umyć się. Ja i umyję się. Myślisz, że ja będę taki jechać, kurwa. Ty myślisz, że ja taki podgolę się normalnie. Jak człowiek, krawat założę nawet. Umiesz wiązać krawaty? No a kto nie umie? Prawdziwy każdy facet umie. Ja nie umiem. To zawiążesz mi krawat. No nie, o, tam ona w tapecie masz zawiązany. Trzeba przy szyję tak... Ale to nie było, jak świętej pamięci. Mamy brat urodzony. On przyjeżdżał. Gdzie trzeba było jechać. Przyjeżdżał do mnie. Syn, brat cioteczny przyłożył jego, a jego syn. Tak sprytnie wiązał, jak chcesz. On krawaty wiązał. Wtedy, wtedy ja, żebym tam pracował, to bym do ciebie tu przyjeżdżał takim zajebistym samochodem, co? Ale wiesz, on tak wiązał, wujek, tak nie wiem, sprytnie, o Jezu. Tylko ciach, 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 zawiązany. Czy wiązał taki, czy taki, jaki chcesz. On i dla ojca wiązał, i dla brata wiązał krawaty, i dla siebie wiązał na szyi, tylko przed lustrem, ciu, ciu, ciu. Co będzie z Narem Krzysztof? I węzeł góralski, węzeł ten morski i niemorskie węzły. Co będzie z Narem? Pojadę, zabiorę. Jak pomożesz dla mnie. A gdzie Naro teraz? A gdzie Naro teraz jest? W schronisku jeszcze. A nie jest w rodzinie zastępczej? Co? Nie jest. Nie wiem, smutno mi się zrobiło, Krzysiek. No, będzie żona dzieci. Nie, chodzi o pracę. Smutno tak trochę. Ja ci powiem tak, nie radzę tobie tej pracy podejmować. No wiesz dlaczego? No nie wiem. Że tam trzeba być na czas, umyty zawsze podgolony, wyperfumowany. Pantofelki to zawsze czyste będziesz miał, spodnie czyste, ubranie też, ale zawsze na czas musi być. Bo prezydent może gdzieś chce wyjechać, czy wiceprezydent, to wiesz. A ty Warszawy prezydenty, czy, no. Czy Polski? Warszawy. A, to będziesz przy tym. Jak on się nazywa? Jak się nazywa? Trzaskowski. No, Trzaskowski będziesz. Rozporządzeniem Trzaskowskiego będziesz. No. Do Trzaskowskiego będziesz łazić, tak? No i dla mnie to trochę nie pasuje, bo ja za PiS-em, on za Platformą. No. I co, i będziemy się tylko kłócić w samochodzie. No. Lepiej nie idź. Lepiej nie idź. Daj ci radę. A zresztą chcesz. Ale kłótnia będzie. Toporek ostry będzie. A żeby ja jeszcze... Tak kroczy do Trzaskowskiego, to jest co? Kurwa, on by minuty nie udzielił w samochodzie. Co już to by spierdalał? Bo ja bym dwa słowa powiedziałbym, powiedzmy... Ty byś za nim jeździł. Bim? Tylko pokazujmy piechotek. Piechotka dalej.
A ja jadę pusty. Dobra. Trzeba wracać do śmiechu. Smutno było, teraz musi być śmiesznie. Co robimy? Mleko pijemy. O. Co robimy? Światło może zapal, Krzysiu, co? Co z Moniką? Jak pojedziesz, ja napiszę pismo. Oczekuję. To może teraz pisz, ja ci pomogę coś napisać. Nie, ja sam lubię. Ja sam na spokojnie lubię. Ale ja ci może coś dopomogę? Nie. A nie znasz takiego powiedzenia, nie, nie, nie. Ja co dwie lubię, głowy, co dwie ja głowy, to nie jedno. Ja sam sobie myśleć w głowie i koniec. O. Tu. Komputerem musi myśleć. Mhm. Jak się dzisiaj... Ja nie lubię, jak ktoś mnie podpowiada. Wiesz? Mhm. Ja nie lubię. Ja wiele pisałem. Cidini. Wczoraj się zastanawiałem, Krzysiek, na tym, co mówiłeś. Na czym? Na czym? Nad tym, jak rozmawialiśmy o tym, jak byłeś mały i zbijałeś orzechy patykiem. A. Ja tak sam w sobie też tak poczułem, że tak też mam. Jak mały byłeś i zbijałeś patykiem. Nadal, że tak mam. Tylko, no, że ja kasztany. A ty kasztany, tak? No. A ja orzechy. A pasłeś, no, kiedyś krowy? Co? Pasłeś kiedyś krowy? Ło, nie raz. A co się robiło, jak zimno było? I się pasło krowy? Nie, zimno nie było. Koło mnie piesek leżał. Ale jak w nogi, a, było, w nogi było zimno? Nie było. Nie było zimno? Trzy butelki mleka. Ciepłego. Ty całe życie to mleko pijesz? Co? Całe życie to mleko pijesz? Ło! Jest to, człowieku. Daj mi jeszcze mleka, to ja kurwa wypiję. Ale ciepłego pod krowę. Ty powinieneś pod tym baniakiem takim leżeć na mleko. Pod ciężarówką i ze szlaucha podsysać. Jak ja tu woziłem w transmlecie pracowałem, mleko woziłem, to kurwa miałem, jeśli nie, codziennie 20 od gospodarza. Darmowego. I ty tyle mleka wypijałeś? Cała rodzina. 20 litrów mleka cała rodzina? W czwórkę? Ty, tatuś, brat i mama? A babcia, dziadek? To w szóstkę 20 litrów? Tak. O cholera. Major nagrał ripostę. I co nagrał? No nie wiem, no. Musisz komputer podłączyć i zobaczyć. Nagrał na ciebie jakiś film. Przynieś laptopa, obejrzymy. Na razie nie chcę. Nie chcę patrzeć na jego mordę. Co, smutno, co? Nie chcę jego patrzeć, oglądać nawet. Ja to czasem się, Krzysiek, zastanawiam, że on ciebie doprowadza do tych łez. Do tego wszystkiego. A kto? Ktoś podjechał znowu. Ktoś podjechał? A ja. Widzisz tam. I zdjęcie robią, widzisz? A. Taksówką ktoś. No. Widzisz? Taksówką ktoś przyjechał. Może major. Może widz jakiś. Może major. Zaraz ja wyjdę. Chodź. Posiedzieć? No. Poszedł, Krzysiu. Jakiś widz przyjechał. Rękę podał. Zaraz otworzymy okienko.
Ktoś nie chce odejść. Nie kradnę, dzik notecki. Kto to, Krzysiu? Co? Kto to? Pijak! Alkoholik! Co on wydaje się, że jest widzem Legii. Co? Tak. A on jest stąd. Ja go mordę widziałem. Mhm. Pojechał? Nie, stoi. Drzwi, zaraz... drzwi zamknąłeś? Tak. Na pewno? Tak. No teraz zadzwonię na policję i przyjadę i zostanę ją. Stoi? Na policję byś dzwonił? A jak? No stoi, no. Żeby monitoring był, to by było widać. Zaraz zadzwonię. A. No. Stoi? Stoi. O, idzie przez płot, skacze. Skacze? Skacze przez płot. Skacze Halo? Przez płot. I drzwi zamykaj, drzwi zamykaj szybko. Zamknięte. Na pewno? Tak. Halo? Halo? Dzień dobry, proszę radiową z nauce szkolną, bo złodziej jakiś przeskoczył przez płot. No, jest na posesji mojej. Tak, i mam świadka. Proszę przyjeżdżać. Proszę przyjeżdżać. Jun jest. No chodzi po podwórku. To widzisz, chciał mnie pobić. No. Chciał mnie pobić. Zamknięta. Dzień dobry. Proszę pana, radiołóz ma być prędko, bo stukał w drzwi. Wali nogami wszystkim w drzwi. Moje. Bardzo proszę szybko, żeby radiołóz był. Jeden. Nie znam. Krzysztof Kononowicz. Tak. Bardzo proszę natychmiast, żeby był. Radiowóz. Mam świadkę nawet. W domu siedzi. Proszę? On gdzieś na procesji. Tak, widziałem jak skakał. Skakał, tak? No, przez płot. Przeskoczył, tak? Tak. Chodź, zobaczymy przed okno. Chodź, duch. Gdzie? No to patrz, no. Co? To patrz. Toż tu... Nie, zaraz tam. Przyjedzie policja i sprawę załatwi. Od tego jest policja. Jak coś tego, to ty potwierdzisz. Co? Jak przyjedzie policja, to ty potwierdzisz. No, Krzysiek, oczywiście. Kto to był? Mój żywic. Co powiedział? Moniczka na sławę. Widzisz? Moniczka na sławę. Pierdolona, widzisz? No ale co powiedział ten widz?
co powiedział? No. Że chciał zdjęcie i tak dalej, a on nie chciał łypy dać. A ja powiedziałem dobranoc. No. Co to będzie? Co tak patrzysz? Drzwi zamknąłeś? Zamknąłem. Na dwa zawały. Na dwa? Na dwa. Łucznik. Boisz się trochę? A czemu nie? Hehe, Fiodor obstrzał zbroję. Co? Nie, Fiodor nie obstrzał. Czekamy, przyjedzie policja. Ale przeskoczył przez bramkę? Przeskoczył, no widziałem. Przez małą czy przez dużą? Przez to, co się wchodzi. Przez dzwonkiem dzwonił jeszcze. Co? Przez dzwonkiem jeszcze dzwonił. Nie wyłączam, bo póki sam się nie wyłączy. Wiecie, czy jest problem. Co to będzie? Ja zapytam jeszcze raz, czy ta policja jedzie, czy nie. Dzwoń. O, słucha. Co? Co chcesz? Zaraz kurwa wezmą ciebie. On po policję zadzwonił. On po policję zadzwonił. No nie wiem, jedzie policja. Co? Słuchaj, 100% ci mówię, że zadzwonił po policję. Ale ja tylko tobie mówię, ziomuś. Co? Będziesz miał problem, bo zadzwonił Krzysiek na policję. Pod Bogiem ci mówię, no. Nie wierzysz mi? Co? Jak uważasz? Dzień dobry. Dobry. Czy już Radomski jedzie na Szkolną 17, czy nie? Słuchaj. Bo jest ten pacjent na posesji u mnie. I stuka w okno wszędzie. To bardzo prędko, żeby był. Bardzo prędko, żeby był. Bo na posesji jest. Do widzenia. Ciekawe, czy wyskoczy, czy nie. Ale afera. Co? Ale afera. Jego ładnie. O, wyskakuje już, patrz Krzysiek, wyskakuje. Wyskakuje? To chodź zobaczysz, patrz. O. Czekaj, bo... Wyskakuje, zobacz jak wyskakuje. O, widzisz? Wyskoczył. O kurwa. Jego czapną. Jego czapną. Stoi? Stoi. Stoi. Bardzo dobrze. On był na posesji. Bardzo dobrze. No. Ty potwierdzisz. No tak, no. Potwierdzę, no proste, że potwierdzę. A nie miał prawo wskoczyć. No nie, nie miał prawa. Co tu się dzieje, Krzysiek? Szanowni Państwo, znowu jeden wskoczył do mnie na posesję. Znowu, ale policja będzie zaraz przyjedzie, jego zgarną i powiozą. Bo on pijany jest. I będzie okej będzie. Debesta. Nie, okej będzie. To za czerlany. Albo wytrzeźwiałka. Nie, pójdę od razu na Koperniczka. Mówił, że to Monika go wysłała. Ja powiedziałem. Że zapłaciła mu, żeby przyjechał. Będzie miał opłatę. Słucham? Będzie miał opłatę. Tylko z kieszeni. Aha. Stoi, czeka. Otwórz okno, powiedz coś do niego. Nie, ja nie będę... A on już za bramką, powiedz coś do niego. A nie, nic nie będę mówić, nie stoi. Ja chcę, żeby stał. Po co? Po co mówić? Na co, do czego? A jak przyjedzie policja, to co ty powiesz? Ja wtedy podejdę. I
I ty wyjdziesz, powiesz. No. Raz wyjdziemy. Czyli afera będzie. Fajna będzie. Co, stoi jeszcze Krzysiek? Poszedł chyba. Ale jego znajdą. Poszedł? Poszedł. Zdenerwowałeś się trochę? A czemu nie? Albo ten poszedł dalej. Nie wiem, nie przeskoczył znowu? Jest, policja przyjechała. Krzysiu. Jest? Już policja, idź. Idź, bo on policję zauważył. I chodź. Z tobą? Chodź. Dobra, widzowie, przenosimy się. Oby się nic nie zjebało. Chodź. Krzysiu, ale ty wiesz, że to jest konfidenctwo? Co? To jest konfidenctwo. Drzwi, zajmę to. No. Jakie konfidenctwo? Jakie konfidenctwo? Nie wiem. No? No. Że to na mnie... Idź. Że na mnie napadają to konfidenctwo? Chowamy telefonik z ukrycia. Dobry wieczór. Co chciał pan dać? A pan dziękuję. Powoli. No ale po co skakałeś przez bramkę? Przeskakałeś przez bramkę! Co ty pierdolisz, chłopie? Przeskoczył przez bramkę. Był na mojej pozycji po tym oknie. Dziękuję bardzo. Jest świadek. Nie, ale nie róbcie problemów, tylko mówię tobie. Nie, ja rozumiem pewnie ciebie, ale tylko ci mówię, że... Ale kto ci mówię, że... Dlaczego tak zrobiłeś? No po co? Że na moją pozycję skoczyłeś. Nie miałeś prawo przez bramkę przeleć. Co chciałem zrobić? No. Dać panu, bo pan prosił i dajecie na to na węgla. I chciałem panu na to dać, kurwa. Po prostu. Nie rugaj się tyle, pisz człowieku. I tyle. A jeszcze z pianem. Nie wyszło, pan mi pisze i tyle, no. Nie ma co. Nie, no oczywiście. Nie, na nie ma co. Na ciebie. Gigantia, na mecz. Idzie z Gdańska, przyjechałem na mecz. I pod pianem ręką jest. I proszę jego zabrać. Nie lubię jak pan. To ty wiesz się zabrać. Dobra, panowie, odpuśćcie to. Chłopak chciał, tu źle wyszło. Dobra, nie, 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 słuchaj, ale wiesz, o co chodzi. Wiesz, co nie, chodzi? Ja nie popuszczę. Nie, dobra, luzik, ale wiesz, tak się... Przepraszam bardzo, ty nie jesteś z Gdańska, tylko stąd jesteś. Ja? Tak. Gdzie stąd? Przestań kłamać, człowieku, ja widzę po twarzy i koniec twoje. No, niech. To osobiste? Może? Piszeć? Nie. Ja. Pójmij mi się. Mówiłem. No to sensu. Przepraszam na to, bez gadki. Pozywam szefa. Bez gadki, bo ja nie lubię, jak kto gada do mnie.